Zdarzyło Cię kiedyś zdezorientować, gdy Nocturne z przeciwnej drużyny użył swojej super umiejętności? Czy rozumiesz, o co chodzi w tego typu umiejętnościach? W tym filmie omówię efekt kontroli tłumu, który ogranicza pole widzenia. Cześć! Jestem Efrio, a to już kolejny mój poradnik do gry League of Legends. Linki do pozostałych moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. To wideo przygotowałem w odpowiedzi na komentarz, który pojawił się pod moim poradnikiem dotyczącym efektów kontroli tłumu. Akuna Tilusa to grab czy hook? A Queen Q to nie blind, więc jak to nazwać? Przegląd pozostałych efektów kontroli tłumu przedstawiłem we wspomnianym poradniku, do którego linka znajdziesz w opisie tego filmu. Odpowiadając na pierwsze pytanie, osobiście trzymam się wersji nazywania Q Nautilusa i pozostałych tego typu umiejętności przyciągnięciem, z angielskiego pull. Wróćmy jednak do pytania dotyczącego m.in. umiejętności Queen dostępnej pod przyciskiem Q. Jest to przykład efektu kontroli tłumu, który ogranicza pole widzenia z angielskiego nearsight może wystąpić w kilku odmianach wspomniana umiejętność Queen wpływa tylko na jednego wrogiego bohatera Graves może stworzyć obszar, który ogranicza m.in. pole widzenia. Najsilniejsza wersja tego efektu jest częścią super umiejętności Nocturna, ponieważ wpływa na całą przeciwną drużynę bez względu na to, gdzie się w danym momencie znajduje. Unikniesz ograniczenia pola widzenia, jeżeli będziesz mieć aktywną jakąś tarczę blokującą efekty kontroli tłumu, np. Banshee's Veil. Możesz go usunąć np. przy pomocy Quicksilver Sash. Gdy na bohatera działa Nearsight, to nie tylko jego zasięg widzenia jest znacznie zredukowany, ale na chwilę traci też wszelką sojuszniczność, Wizję od bohaterów, stworów, wiesz, czy totemów, jest w stanie atakować tylko te cele, które widzi. Daj znać w komentarzu, czy podobało Ci się to wideo i pisz, czego jeszcze chcesz się dowiedzieć. Przypominam, że linki do wszystkich moich poradników z tej serii znajdziesz w opisie tego filmu, a jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, cześć!